Dzień dobry, Krzysiu Net. Witam w kolejnym odcinku Dodatków do Herbat. Dziś będzie herbata na ostro, stąd też rekwizyty. Jest ostra papryka i jest słoń, który był w dzieciństwie ostro traktowany, stąd ma taką smutną twarz. Będziemy potrzebowali imbiru. Ja tu mam imbir suszony. Suszy się, po prostu kroi się w plasterki, można go zostawić na jakiś czas, po kilku dniach wyschnie. Dam trzy plasterki imbiru suszonego. Raz, dwa i trzeci. I zalewamy wrzącą wodą czarną herbatę. I zalewamy. Jak już zalaliśmy, dajemy troszkę pieprzu. Dosłownie szczyptę. I zaparzamy przez około 5 minut. Żeby wszystko złagodzić, możemy posłodzić miodem. Da to jakiś taki bardziej aksamitny smak. Już tutaj zaraz się zaparzy, to dam. Jest to dość zdrowa herbata, przynajmniej takie ludowe połączenie właśnie. I pieprz jest zdrowy, i imbir jest zdrowy, i miód też. Więc na chore gardło jak najbardziej to zadziała. No, więc już możemy teraz dodać miodu. Do zielonej herbaty raczej nie będzie pasowało. Dodajemy miodu. Można troszkę później, jednak po tych 5 minutach, ale nie chcę tutaj specjalnie przedłużać. I tak już gadam bez sensu, żeby tylko przedłużyć. No, w ten sposób łyżeczka miodu, troszkę pieprzu, 2-3 plasterki imbiru. Mamy ciekawą, ostrą herbatę. Ostatnio bardzo popularna. Następnym razem przedstawię nie kombinację, ale znów jakieś pojedyncze zioło. Jeszcze Państwo zobaczą. Będzie to bardziej wiosenna rzecz, ale też dostępna cały czas. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia za tydzień.